takimi występami jak w tym sezonie Robert pokazał, a przede wszystkim tym półfinałem z Realem Madryt, gdzie się strzela 4 bramki, no to trudno się nie dziwić, że wszyscy możni tego świata piłkarskiego chcą go u siebie w zespołach i Hiszpanie też go chcą, to trzeba zdecydowanie powiedzieć. No pytanie jest teraz, na ile Robert może zmienić tą decyzję, którą niby się mówi, że jest to Bayern Monachium, bo ja uważam, że jeżeli Robert miałby możliwość kiedykolwiek spróbować czegoś lepszego innej ligi, to może być już po kontrakcie z Bayernem Monachium zdecydowanie za późno. Jakiegoś Polaka byśmy chcieli mieć w Realu czy w Barcelonie, to i to przede wszystkim nie w bramce, tak? Bo my to zawsze mieliśmy gwiazdę, ale w bramkarzy, czy nawet w lidze, w Premiership. Także tutaj no napastnik z prawdziwego zdarzenia, grający na przykład w Realu Madryt. No dlaczego nie? Pamiętajmy, no to jest zawsze no, poważniejsza przede wszystkim drużyna Real Madryt niż na przykład Dortmund w tej chwili, tak? Choć wiadomo, że Dortmund odnosi fantastyczne sukcesy, ale no, zawsze ten świat ogląda Real Madryt praktycznie co tydzień, niekoniecznie Dortmund. Także tutaj myślę, że jeżeli byłaby taka oferta, się dużo mówi, że może być ze strony Realu Madryt, no to ja bym chyba na miejscu Roberta jednak przemyślał, czy zostawać w Bundeslidze, bo ja to podkreślam, on może już na całe życie zostać w tej Bundeslidze. A powiedz, jeśli to jest jednak Bayern i sprawa jest przesądzona, czy to nie jest dla Ciebie dziwna sytuacja, że przed finałem Ligi Mistrzów dwóch zawodników Borussii Dortmund będzie grało przeciwko swoim przyszłym pracodawcom, Götze i Robert? No tak, ale to też może być decyzja samego Guardioli. On potrzebuje takich zawodników do gry piłki kombinacyjnej. Do tego się nadaje i Robert i na pewno się nadaje świetnie Götze. To, co miał Guardiola w Barcelonie, czyli on takich zawodników potrzebuje. Jeżeli chce zmienić styl Bayernu, bo sukcesu może nie powtórzyć, bo pamiętajmy, że Bayern jest w stanie wygrać wszystko w tym sezonie, no to Guardiola musi coś wnieść nowego do tego zespołu i może po to też mu potrzebny jest i Götze, który już jest w Bayernie, tak, i Lewandowski. Dlatego też no, pytanie teraz byłoby najlepsze do Guardioli, czy on potrzebuje Roberta, czy ewentualnie no jakaś inna kwota namówiłaby Roberta, może nawet sam Dortmund do tego, żeby, no nie wiem, Robert poszedł do... Ja mówię o lidze hiszpańskiej z jednego względu, ja nie życzyłbym może Robertowi tego, żeby jednak do ligi angielskiej. Myślę, że oprócz finansów w lidze angielskiej Robert może zyskać tylko i wyłącznie kilku obrońców, którzy będą go brutalnie faulować.